Cześć Wam wszystkim, z tej strony Bogdan. Czasem przychodzi czas, że nie chcemy już mieć dysku HDD, nie chcemy też klonować partycji na dysk nowy SSD, czy to w formie SATA złącza, czy też M2, tak jak tutaj widzicie. Obydwa dyski tutaj mamy 256 GB. Zależy jaki chcemy i jakie mamy złącza w laptopie, z takich skorzystamy, czy też w komputerze stacjonarnym. I nie chcemy już korzystać z HDD, czyli dysku twardego, który dotychczas mieliśmy, czyli po prostu go wyciągamy, a chcemy zainstalować na świeżutko system Windows w swoim laptopie krok po kroku. I pokażę Wam to, jak to zrobić. Mamy dwie opcje zwykle, albo na obudowie od spodu mamy klucz serial Windowsa, czyli klucz produktu, a dokładnie klucz instalacyjny, albo też nie mamy go nigdzie, a jest on wpisany w BIOSie UEFI, czyli podczas instalacji z płyty, czy też z pendrive'a Windowsa 10. Klucz zczyta się, że tak powiem, samodzielnie, nie trzeba go podawać. Ewentualnie Windows 8, 8.1, podobna sytuacja. Tak więc w tym wypadku pokażę Wam, jak zainstalować z płytki, którą tutaj mam od sprzedawcy laptopa. Zrobił kopię, nie dostałem oryginalnej tak jakby płyty. Jest to firma tutaj X.com, tam gdzie kupowałem laptopa i chcę zainstalować na świeżo na dysku SSD. Jak to zrobić? No bardzo prosto. Po pierwsze, trzeba oczywiście otworzyć laptopa od spodu, czyli ściągnąć całą tą obudowę dolną. Oczywiście rozłączamy najpierw zasilanie. Trzeba rozłączyć teraz dysk HDD, jaki jest tam zainstalowany i odwrócić laptopa bardzo delikatnie i obudowę ściągnąć tą dolną. Od razu krótko podpowiem, bo szkoda na to czasu, na kanale jest film, jak otworzyć tego laptopa, ale pokażę Wam, jak to po prostu wygląda. Obudowa jak obudowa i wszystkie śrubki, jakie są widoczne, jest ich 19 sztuk, musimy je wszystkie odkręcić i wyciągnąć. Jeżeli już je odkręcimy i wyciągniemy, to podważamy tutaj od strony napędu, wysuwamy najpierw napęd, ciach, bo już śrubkę odkręcimy tą trzymającą z tej strony, w związku z czym napęd możemy już wysunąć ze złącza tutaj SATA i po prostu obudowę musimy tak delikatnie, że tak powiem, do siebie pociągnąć. Ona będzie tutaj ze wszystkich zaczepów odskakiwać i nie będzie najmniejszego problemu. Tak więc obudowę ściągamy. Akurat tu jest taka obudowa dolna, że wszystkie elementy są pod spodem, trzeba całość ściągnąć, nie ma takich małych plastikowych zaślepek. No i co? I wyszukujemy w tej płycie głównej tutaj w naszym laptopie, delikatnie oczywiście, wyszukujemy tutaj dysku. Jakie mamy w ogóle możliwości w naszym laptopie? Oczywiście mamy to w specyfikacji naszego laptopa, gdy kupowaliśmy, ale można spojrzeć. Tutaj mam dysk twardy zamontowany w złączu SATA. Ale on jest wolny. Dobrze wiecie, że te dyski są po prostu wolne. W stosunku do SSD to w ogóle nie ma o czym w ogóle gadać. Tak więc ja, jako że rozłączyłem baterię też, tu jest ta bateria, zobaczcie, baterię też trzeba rozłączyć. Tutaj jedną śrubkę tylko odkręcić i baterię możecie wyciągnąć. Jako że rozłączyliśmy zasilanie, to teraz możemy spokojnie nasz dysk wyciągnąć tutaj, czyli wysunąć ze złącza SATA do góry. Zobaczcie. Ciach, ciach, ciach. I w jego miejsce możemy zamontować teraz dysk SSD. Zobaczcie. Czyli tu mamy dysk SSD nowy i jest pasujący, wszystko pasuje. Jedyne co musimy, jeżeli są jakieś tutaj takie metalowe elementy doczepione, dokręcone do dysku, to trzeba je tu odkręcić i przełożyć na ten dysk. Rozumiecie? Dwie śrubki, odkręcić, przełożyć. Ja nie będę tego teraz robił, żeby nie tracić Waszego cennego czasu, w związku z czym ten dysk nie będzie mi potrzebny do niczego i nie będę też przerzucał, przepraszam, żadnych danych z tego dysku, w związku z czym po prostu czysty dysk, tak jak kupujemy Adatę czy jakikolwiek inny, wsuwamy sobie tutaj. Ja postanowiłem tutaj wsadzić 256 GB, dosyć szybki jest ten dysk. I jak widzicie, już fajnie pasuje. Oczywiście te metalowe elementy, jeżeli bym chciał, to bym tu po prostu wkręcił i mielibyśmy idealnie. Ale na czas testów nie jest mi to teraz potrzebne. Ok, jakie mamy jeszcze inne możliwości? W tym laptopie tutaj, GE7262QC MSI, mamy jeszcze dodatkowo złącze M2. M2 Combo, czyli działające przez SATA 3 albo przez PCI Express NVMe. Ale dobra. Najczęściej, najtaniej wychodzi i tak bardzo wydajnie, taki na przykład dysk, jak tutaj widzicie, to jest po SATA leci. Są droższe oczywiście po PCI Express, NVMe, na przykład Samsungi, ale to już jest naprawdę wysoka półka cenowa, no ale też i znacznie szybsze te dyski są. Jednak te, które tu mamy teraz do wyboru, czy taki dysk byśmy tutaj teraz zamontowali, czy taki, to już jest kwestia naszych, że tak powiem, chęci.
Oczywiście, jako że w takich płytach głównych, jak tutaj, mogę zamontować dwa dyski, bo mogę ten wsadzić i ten wsadzić, i podczas instalacji systemu mogę wybrać, czy chcę na tym instalować, czy na tym, to nie ma najmniejszego problemu, ale bardzo często występuje sytuacja taka, że mamy dysk SATA taki i kupujemy dysk SATA też taki, a takiego złącza M2 nie mamy. Dlatego też pokażę Wam w bardziej standardowy sposób, czyli wymieniamy dysk HDD 2,5-calowy na SSD 2,5-calowy. W tym momencie oczywiście, gdy już zamontujemy dysk, ten element metalowy też sobie przełożymy, ciach, ciach i tutaj przełożymy. Jeżeli była śrubka, to dokręcamy i składamy obudowę, czyli nakładamy dokładnie na miejsce, żeby wszystkie porty USB dokładnie weszły w te dziury, które są w obudowie. I jeszcze nawet polecałbym nie dokręcać śrubek. Dlaczego? Żeby mieć pewność, że gdy pierwszy raz uruchomimy komputer, że wszystko jest ok. To samo dotyczy się komputerów stacjonarnych i laptopów. Tak więc nie ma co jeszcze obudów całych skręcać, jak nie mamy pewności, że wszystko się zainstalowało, to znaczy, że dysk na przykład działa. Ja jeszcze nie mam tej pewności, przełożyłem dysk, pamięci tutaj są oczywiście, ale to teraz nie dotyczy pamięci. Tak więc drugiego dysku nie wkładam na czas tego filmu. W związku z czym, gdy już mamy wszystko, że tak powiem, poskładane, podłączamy sobie zasilanie. Na czas instalacji systemu Windows nawet nie musimy baterii jeszcze podłączać, wystarczy sam zasilacz. Zobaczcie, podłączamy sobie tutaj zasilacz do komputera. Ciach, ciach, ciach. OK. I ustawiamy sobie komputerek. I teraz, jak zainstalować Windows 10 czy też inne? Możemy pobrać Windowsa 10 ze strony Microsoftu. Możemy pobrać właśnie w formie albo płytki CD i nagrać na płytkę CD, DVD, przepraszam, DVD, albo na pendrive USB, dowolny taki około 8 GB, chyba minimum, czy 4, nie pamiętam, na stronie pisze, i skorzystać z tamtych nośników, albo z nośnika, który posiadamy. Tu akurat mam oryginalny nośnik Windows 10 64 bity, w związku z czym po prostu tu zainstaluję, więc płytkę sobie wyciągniemy. I jak zainstalować system po kolei? Po pierwsze, będziemy musieli teraz włączyć komputer, wsadzić płytkę do napędu DVD, tak żeby oczywiście była odczytywana, i będziemy musieli jeszcze tak, w sumie nie będziemy musieli, ale warto wejść do BIOSu. BIOSu, czyli zweryfikować, czy nasz dysk jest dobrze wykrywany. Więc pierwszą rzeczą, jaką robię, uruchamiamy komputer dowolnym przyciskiem, tak żeby się włączył, i przyciskamy przycisk F2 na przemian z przyciskiem Delete, Delete. Dzięki temu nasz komputer dowolny, stacjonarny komputer, laptop, przejdzie do BIOSu. Tak jak tutaj widzicie, jesteśmy teraz w ustawieniach zaawansowanych przed włączeniem systemu Windows. I nas interesuje zakładka boot, czyli inaczej mówiąc, sekwencje, kolejność urządzeń, które mają się uruchamiać. Przechodzimy za pomocą strzałki w prawo na zakładkę boot. Raz, dwa. W prawo. Raz, dwa. Jesteśmy. Teraz spoglądamy tutaj na urządzenia. Co nas interesuje tutaj w tych urządzeniach? Schodzimy sobie niżej do Boot Option. Schodzimy, schodzimy, schodzimy. I tutaj jakie mamy opcje? Zobaczcie. Mamy CD, hard disk drive, USB, USB i tak dalej. Czyli hard disk drive zostawiamy sobie na pierwszej pozycji i w tym momencie mamy, że tak powiem, gotową sytuację, jeżeli chodzi o kolejność urządzeń uruchamianych. Czy coś jeszcze nas tu nic nie zmieniamy, zostawiamy sytuację taką, jaką mieliśmy odnośnie wszystkich ustawień, jakie są. Czy coś jeszcze? Chyba nic. W tym momencie możemy rozpocząć instalację systemu Windows. Tak sobie tylko spoglądam, co my tutaj jeszcze mamy. Nie, tu nic nie musimy zmieniać. Wszystko jest ok. W głównym menu, co my tu mamy? Storage, widzi dysk, ADATA SU 800, 256 GB, widzi też nasz napęd CD-DVD, więc w głównym tutaj ustawieniu Serial ATA, czyli SATA, możemy podejrzeć, czy są podłączone, czy wszystko gra. Jest wszystko ok. Co jeszcze? PCI Express SSD nie mamy podłączonego. To są też tego typu dyski, jakie Wam pokazywałem, PCI Express SSD, tego typu, ale nie SATA, tylko innego typu, tak samo wyglądający, tak samo podłączany, ale już nie SATA, tylko po PCI. Jako że tutaj mam combo złącze M2, czyli albo takie dyski odczytuje. Wszystko zależy, jaki dysk po prostu kupimy, taki zadziała, jeżeli chodzi o te złącze M2. Ok, tak więc dlatego mam tutaj puste, bo nic tam nie jest wsadzone. Dobra, jako dysk PCI Express oczywiście. Czy coś jeszcze tu chcę Wam powiedzieć? Spoglądam tylko, czy jeszcze jakieś ustawienia, wszystko pasuje. Tak, wszystko pasuje. Dobra, możemy sobie przejść teraz do instalacji systemu Windows. Jak to zrobić? Zapiszmy ustawienia, czyli wchodzimy na ostatnią zakładkę Save and Exit,
Przy okazji uruchomimy sobie już teraz napęd, żeby móc do środka do niego wsadzić co? No jak pewnie się wam wyobraża, no naturalnie musimy wsadzić płytkę. Czyli otwieramy sobie nagrywarkę, chwila, o jest, ciach, wsadzamy do niej płytkę z naszym Windowsem, chyba że pendrive jest z Windowsem, no to pendrive'a wkładamy do dowolnego portu USB. I w takim wypadku, jeżeli z pendrive'a byśmy instalowali, nie z płytki, tak jak teraz pokazuję, to musimy wejść znowu tu do tej zakładki boot jeszcze raz, zobaczcie, tutaj. I w tej zakładce boot musimy ustawić jedną rzecz. W pierwszym ustawieniu, czyli boot option pierwszy, hard disk drive, to tutaj musielibyśmy ustawić i teraz też będziemy musieli ustawić pierwsze urządzenie, z którego komputer ma czytać. Czyli jeżeli teraz będziemy instalować z nagrywarki DVD, czyli z płyty, to musimy zmienić tu kolejność. Czyli najpierw CD, DVD, czyli napęd optyczny musi być na pierwszej pozycji. Czyli nachodzimy sobie tutaj na CD, DVD. W zakładce boot, tutaj, kolejność urządzeń startujących i za pomocą plus, minus zmieniamy, change options, czyli plus, o, i w tym momencie mamy boot options pierwsza, to jest, jeszcze nie, przepraszam, o, jest, CD, DVD na pierwszej pozycji, fajnie. Ale może zdarzyć się sytuacja, że będziemy sobie właśnie z pendrive'a, w związku z czym USB, hard disk, czyli właśnie pendrive lub jakieś tam tego typu urządzenie, musi być na drugiej pozycji. A dopiero na trzeciej lub czwartej lub ostatniej hard disk drive. Ale najlepiej, żeby to była trzecia pozycja w kolejności, czyli klikamy Enter i wybieramy tutaj w trzeciej pozycji hard disk drive. Dlaczego? Ponieważ na dysku będziemy instalować, ale najpierw musimy startować, albo to z płytki będziemy startować, albo z pendrive'a. To zależy jak chcemy zainstalować. I dlatego taka kolejność jest najlepsza jaka może być. Czyli dysk twardy, dysk, no twardy co prawda pisze, ale to chodzi oczywiście o dysk SSD. Tak więc przechodzimy teraz tutaj do zakładki Save and Exit, prawo, ciach, ciach. I dajemy Enter, guzik, przycisk, zapisujemy konfigurację i restartujemy tak. I teraz powinien nam komputer wystartować, po pierwsze, bo mieliśmy na pierwszej pozycji, CD DVD, czyli z naszej płytki DVD startowej z systemu Windows, czyli płytki po prostu instalacyjnej Windows 10. Zobaczymy, czy tak się stanie. Słyszę, że rozkręca się płyta. Czekamy chwileczkę. I jest, press any key to boot from CD or DVD, więc naciskamy dowolny przycisk. Troszeczkę się spóźniłem, więc Ctrl Alt Delay nacisnę jeszcze raz. Troszeczkę za późno nacisnąłem przycisk. Tam jest kilka sekund, żeby nacisnąć, więc czekamy, czekamy, jak się pojawi napis tutaj. O jest, press any key, klikamy Enter i w tym momencie nasz komputer stacjonarny, nasz laptop będzie startował z płytki instalacyjnej, czyli rozpocznie się teraz instalacja systemu Windows 10 w tym wypadku. Ale sytuacja jest niemal identyczna albo identyczna, jeżeli instalowalibyśmy Windowsa XP, instalowalibyśmy Windowsa 7, Windowsa 8, 8.1, Vista czy jakikolwiek inny z systemów, sytuacja jest niemal identyczna. Tak więc w tym momencie czekamy, aż z płytki DVD rozpocznie się instalacja systemu Windows. I oczywiście podczas instalacji systemu Windows będziemy mogli wybrać dysk, na którym chcemy zainstalować system od zera, od podstaw. Czyli nasz właśnie SSD, który wsadziliśmy sobie do naszego komputera. Więc musimy chwileczkę uzbroić się w cierpliwość. I za chwileczkę powinno się pojawić jakieś logo Windowsa. O, już się coś pojawia. I tutaj jakie mamy opcje do wyboru? Zobaczcie. Troszeczkę przybliżymy, żebyście lepiej widzieli. Najważniejsze, że wiecie jak w BIOSie i rozumiecie ustawić urządzenia, kolejność tych urządzeń i zapisać ustawienia. Dzięki temu już macie tak naprawdę to, co najistotniejsze. Reszta to już jest pikuś. Teraz podczas prowadzenia instalacji systemu Windows musimy wybrać tutaj język, który chcemy, to polski wybieramy oczywiście, format też polska i klawiatura polska programisty, więc idziemy dalej. Następnie mamy opcję zainstaluj. Jest też opcja napraw komputer, ale my tu nic nie będziemy naprawiać, tylko instalować, więc zainstaluj system teraz. Instalator rozpoczyna pracę. Chwileczkę musimy poczekać, teraz wykryje dyski, jakie są podłączone, a że mamy tylko jeden, to wykryje jeden i jakieś partycje, które na nim są. Ja ten dysk kompletnie wyczyszczę do zera, czyli usuniemy wszystkie partycje. Być może u Was, jeżeli kupiliście na przykład świeżutki, to nie będzie nic. Ale ja tutaj pominę, nie będę wpisywał teraz klucza, później go sobie wpiszę, więc pomiń. Jak macie klucz, oczywiście spod spodu z obudowy wpisujecie.
Ja tutaj mamy dwie wersje systemu, które chcesz zainstalować. No to albo Pro, albo Home. Ja mam wersję Home, więc wybieram Home. 64-bitowo. Dobra, dalej. Instalacja oczywiście z pendrive'a jest szybsza niż z płytki, ale myślę, że większość z Was będzie miała płytkę jednak. Tak więc pokazuję to na płycie. Ewentualnie 2 dni temu robiłem film, jak za pomocą Rufusa, programu Rufus, stworzyć pendrive'a startowego z systemem Windows. Możecie sobie zobaczyć z obrazu ISO, jak się to robi, krok po kroku. Ok, tutaj mamy akceptację postanowień licencyjnych i nie wybieramy tutaj uaktualnienia, zainstaluj, tylko niestandardowa opcja. Tą opcję wybieramy. Tak samo było w Windowsie, jak pamiętam, chyba XP, 7, no to taka sama sytuacja, tylko troszeczkę inaczej wizualnie wygląda, ale jest dokładnie to samo. I teraz, gdzie chcesz zainstalować system Windows? Tutaj musimy wybrać oczywiście ten dysk, gdzie chcemy, na tej partycji, na której chcemy. Jako, że mamy tu jakieś partycje, ale są one nam kompletnie niepotrzebne, chcemy kompletnie od zera wszystko zrobić, to usuwamy każdą, czyli klikamy partycję i zaznaczamy tutaj klik, usuń. Czy na pewno chcesz? Tak, usuń. Tutaj, partycja następna, nieważna jest kolejność. Usuń. Tak, usuń. Została tu jeszcze partycja nowy. No to co? Usuń? Tak, usuń. Ciach. I w tym momencie usunęliśmy partycję i mamy nieprzydzielone miejsce, więc mamy czyściutki dysk 256 GB SSD. Fantastycznie. I teraz albo robimy tak, że instalujemy na jednej partycji C całość, ten maksimum, więc dalibyśmy teraz dalej, albo robimy sobie partycję C i D na przykład. Ja tu dla tego miejsca pokażę Wam, jak zrobić C i D, na przykład dwie partycje, bo może Was to interesować. W związku z czym najpierw klikamy sobie tutaj teraz nowa, czyli stworzymy nową pierwszą partycję. Zobaczcie, nowa. I mamy ilość megabajtów. 244 197 MB to jest około 256 GB, no 238 nawet w sumie, tak to ma wyglądać po przeliczeniu. Więc powiedzmy, że pierwszą partycję chcielibyśmy mieć, nie wiem, 60 GB. O, 60 GB dysku SSD. No to w takim wypadku wpisujemy 60 tysięcy. O, przepraszam. Number locka nie wpisałem, nie kliknąłem. O, przycisk number lock. 60 tysięcy megabajtów. To jest 60 GB. Tak na oko 50 chyba. 7 to wyjdzie, czy 8. Zastosuj. Aby poprawnie działały wszystkie funkcje, system może utworzyć dodatkowe partycje lub pliki systemu. Naturalnie zawsze sobie tworzy takie małe. Ok. Czekamy chwileczkę. Pojawiła się, jak widzicie, taka mała odzyskiwania, taka malutka tutaj 95 MB dodatkowa dla systemu. Tutaj się pojawiła jeszcze jakaś, jak widzicie, system sobie tworzy jakieś dziwaczne, malutkie takie partycje, z których korzysta MSR. Partycja dodatkowa jeszcze, tak jak widzicie, zastrzeżona. I pojawiła się w końcu nasza partycja 58 GB, czyli ta, którą sobie chcieliśmy. Więc jak widzicie, aż 4 powstały przy Windowsie 7, to powstaje tylko jedna, XP-ku tak samo, a tu już widzicie, jak dużo, 3 dodatkowe. Ale okej. Okay. I zostało nam nieprzydzielone miejsce na taką partycję dodatkową, więc klikamy w nieprzydzielone miejsce, klikamy nowa i tu już zaznaczamy tak, jak jest, zostawiamy. Jest ten maksimum, jakie jest dostępne, klikamy zastosuj. I tu teraz zobaczcie, pojawiają nam się dwie partycje takie, jak chcemy, 58 GB i 179. Na tej 58 klikamy na nią, na tej będziemy instalować system Windows 10, a na tej tą zostawiamy, tą potem sobie sformatujemy. Moglibyśmy teraz, ale to może potrwać zbyt długo. Zobaczcie, jeżeli teraz kliknę formatuj, to tutaj nie mamy opcji wyboru szybkiego formatowania, więc to trochę by chwilę potrwało, więc lepiej kliknąć tutaj sobie, zainstalować system, a potem sformatować, gdy wejdziemy sobie w mój komputer. Więc ok, klikamy dalej, instalujemy na partycji tej C, na tej, którą utworzyliśmy. Tamte się nie liczą, te mniejsze u góry to są systemowe, jakieś dodatkowe i te Was nie interesują. Więc tak, klik i dalej. Teraz ile potrwa instalacja? Wszystko musi się z płyty zczytać. Następnie będzie instalacja na dysku SSD ekspresowo trwać. Zresztą sami zobaczcie, jak to zasuwa. Tu nie ma żadnego przyspieszenia. Więc teraz z płyty DVD zczytane zostanie cała zawartość, a instalacja na dysku SSD już pójdzie znacznie, znacznie szybciej niż na starym dysku HDD, który wymontowaliśmy. To jest wielokrotnie szybszy dysk SSD w stosunku do dysku HDD. I cały system operacyjny będzie się włączał, wyłączał dosłownie w kilka sekund. Co dalej? Wszystkie programy, wszystko będzie pracować znacznie szybciej niż na takim dysku HDD, który jest montowany, bo jest po prostu najtańszy, ale ma też najwyższą pojemność. Tak więc minusem oczywiście dysków z SSD jest to, że gigabajty są najdroższe, kilkukrotnie, około sześciokrotnie, pięciokrotnie droższe niż na dysku HDD,
ale za to mamy mega komfort użytkowania, bezpieczeństwo danych przy upadku laptopa, cisza kompletna, bo nic nie wydaje dźwięków taki dysk, no i jest po prostu szybko i wydajnie. Ok, teraz chwileczkę poczekajmy, niech się skopiują tylko dane. Po około 5, 10 minutach kopiowania z płyty DVD, no może 12, różnie to oczywiście może być od napędu, zakończy się tutaj pierwszy etap instalacji systemu Windows. Kompletnie nic nie dotykamy. Zostawiamy komputer tak jak jest, nic nie dotykamy i w tym momencie znowu teraz wystartuje z płytki jeszcze raz. Ewentualnie z pendrive'a, jeżeli mieliśmy pendrive'a, ale już teraz nie przyciskamy tu żadnego tutaj przycisku. Zostawiamy tak jak jest, czekamy. Tutaj już leci teraz z dysku i będzie wykorzystywało płytkę DVD automatycznie, więc czekamy. Jak widzicie, przygotowanie. Jako, że pracujemy na dysku SSD, on jest mega szybki, bardzo szybki odczyt, bardzo szybki zapis, bardzo szybki czas dostępu do danych w stosunku do dysku HDD, dysku twardego, to tutaj jest ogromna różnica, ogromna. I zalecane jest zawsze, że gdy wymieniamy dysk, najlepiej zainstalować system od zera, od nowa. Wtedy jest maksymalna wydajność dysku SSD. Ale bardzo wielu ludzi ma już poinstalowane systemy, wszystkie sterowniki i nie chcą tego wszystkiego od nowa instalować. W takim wypadku macie kilka filmów na kanale różnymi sposobami, różnymi programami darmowymi. I nie tylko jak sklonować partycję lub sklonować cały dysk z dysku starego HDD na nowy SSD. Też będzie bardzo wydajnie, ale zawsze najlepiej jest zainstalować na świeżo to, co teraz właśnie widzicie, krok po kroku pokazując Wam. Czyli pierwsze, w BIOSie ustawiliśmy kolejność urządzeń, wsadziliśmy płytkę DVD do napędu, ewentualnie pendrive'a CD, pendrive'a do USB, jeżeli chodzi o złącze, i instalujemy sobie system z płytki DVD. Pierwszy etap za nami, teraz idziemy w dalszym etapie instalacji, więc za chwileczkę powinno być zakończenie instalacji systemu Windows 10. Jeszcze chwilkę czekamy. Komputer może kilkukrotnie uruchamiać się ponownie podczas instalacji. Tu też znowu nie przyciskamy niczego, to tylko za pierwszym razem przyciskaliśmy tu przycisk do wystartowania instalatora. A teraz wszystko instaluje się już kompletnie samodzielnie. Tak więc, jeżeli w swoich laptopach czy komputerach stacjonarnych macie dyski twarde, 2,5-calowe, czy też 3,5-calowe, czyli mniejsze czy większe, to naprawdę polecam Wam zainstalować sobie w komputerze dysk SSD. Szybkości pracy systemu są naprawdę ogromne. Ok, zrób to później, nie będziemy teraz wprowadzać klucza. Nie ma na to czasu. Oczywiście Wy tu wprowadzacie klucz z podstawki, spod laptopa, z naklejki, ewentualnie z jakiejś innej naklejki, czy tam z informacji od sprzedawcy. Ok, zrób to później, na razie zostawiamy. Warto połączyć się od razu z siecią Wi-Fi, tak żeby aktualizacje zaczęły się ciągnąć. Jeżeli macie oczywiście sieć Wi-Fi, no to klikacie sobie w nazwę swojej sieci, swojego routera, klikacie, rozpoznaje komputer sieć i wprowadzacie sobie tutaj klucz. Okay. Szybsza praca, możesz jest zmienić w dowolnym momencie wybrane pozycje, użyj, bla bla bla. Zostawiamy tutaj użyj ustawień ekspresowych, chyba że ktoś chce dostosować sobie różnego rodzaju ustawienia, tak jak tutaj macie opisane, to w takim wypadku klikacie tutaj dostosuj ustawienia. Polecam jednak użyj ustawień ekspresowych. Jeszcze chwila i zaraz będziemy mieli system operacyjny zainstalowany. Jako, że połączyliśmy przed chwileczką komputer z siecią internet, to w tym momencie trwa jeszcze przy okazji sprawdzenie, czy nie ma jakichś aktualizacji krytycznych do pobrania, gdzie Microsoft od czasu, gdy płytkę wyprodukował i przekazał do sprzedaży, od tego czasu sporo różnych aktualizacji przyszło, krytycznych czasami. Wykryto, że są jakieś problemy, dlatego system najpierw po połączeniu do internetu przez Wi-Fi sprawdzi, czy nie ma czegoś super ważnego. I jeżeli tak, no to zaktualizuje, zanim jeszcze będzie komputer produkcyjnie dla nas działał.
czyli żebyśmy byli maksymalnie zabezpieczeni. Ok, dalej nic nie przyciskamy, wszystko idzie samodzielnie, płytka albo pendrive cały czas mają być w komputerze. Gdy zakończy się instalacja systemu Windows, płytkę oczywiście wyciągamy. Tutaj dostosuj do siebie konto Microsoft, otworzy przed Tobą świat. To są same korzyści, to się zgadza, ponieważ możemy korzystać ze sklepu, w którym mamy naprawdę sporo aplikacji do wykorzystania, do pobrania, więc warto się zalogować tutaj albo założyć konto, jeżeli pierwszy raz instalujecie system Windows 10. Można też pominąć ten krok, jeżeli teraz nie chcemy tego zrobić. Jednak ja zalecam Wam tutaj wprowadzić albo dane swojego konta, jeżeli znacie, czyli e-mail i hasło. Tak jak mówiłem, jeżeli podacie dane i klikniecie dalej, to idziecie dalej. Jeżeli nie macie tych danych, to zakładacie sobie świeżutkie konto. Jeżeli nie chcecie, to klikacie na dole ten małą tam ikonkę pomiń i na razie możecie pominąć, ale potem będzie trzeba sobie to włączyć, o ile nie zapomnicie. No i wiecie, warto skorzystać tam z tych opcji różnych, które konto Microsoftu daje. Dobra, użyj funkcji Windows Hello zamiast hasła, jeżeli mamy oczywiście taką ochotę. Czyli mamy do wyboru albo dane biometryczne, jeżeli w laptopie mamy czytnik linii papilarnych, to palcem możemy odblokować, albo za pomocą kodu PIN, na przykład jakiegoś czterocyfrowego. Inaczej będziemy musieli się do konta, do komputera logować hasłem te, które podaliśmy przy loginie i haśle, czyli e-mailu i haśle. Oczywiście może być też sytuacja taka, że klikamy sobie pomiń ten krok tutaj na dole i w tym wypadku będziemy podawać hasło takie jak do konta mamy po prostu. Co, jak, komu pasuje. Nie mamy opcji wstecz, więc warto się zastanowić, które opcje wybieramy. Wszystko możemy potem zmienić, ale warto od razu zrobić, żeby było dobrze. Swobodny dostęp do plików. Ja tutaj kliknię domyślnie, zapisuj nowe pliki tylko na tym komputerze, ponieważ z chmury Microsoftu OneDrive nie chcę korzystać, więc zaznaczam tą opcję. Oczywiście, jeżeli chcecie z chmury korzystać, to sobie tam zaznaczacie dalej. Ja nie chcę. Jeszcze chwilę czekamy. I już mamy dosłownie końcóweczkę. Jak widzicie, instalacja systemu Windows od podstaw, od zera jest naprawdę bardzo prosta, a zapewniam Was, że Wasz komputer będzie chodził maksymalnie szybko z wykorzystaniem dysku SSD. Ale oczywiście tak samo wykonujemy instalację na dysku HDD. To nie ma żadnego znaczenia, czy to jest komputer stacjonarny, czy laptop, jest wszystko dokładnie tak samo. Jeszcze chwila. Naturalną rzeczą, którą każdy wbija, że tak powiem, ludziom, to jest instalacja antywirusa zaraz po instalacji systemu. I to się zgadza. Tylko że system Windows 10 ma własny antywirus Windows Defender i naprawdę nie trzeba instalować żadnych dodatkowych antywirusów. No oczywiście, że ktoś się uprze, to nie ma problemu. Mamy bardzo szybki dysk SSD w tym wypadku zainstalowany, tak więc cokolwiek sobie zainstalujemy, to będzie naprawdę bardzo, bardzo szybko. Ok, Windows 10 został zainstalowany. Co teraz? Zanim przejdziemy dalej, powinniśmy teraz zainstalować wszystkie aktualizacje systemu Windows i zainstalować wszystkie sterowniki systemu Windows z płyty, jeżeli mamy płytę dostarczoną ze sterownikami od producenta laptopa czy płyty głównej, czyli w opakowaniu płyty głównej macie taką płytkę z oznaczeniem nazwy swojego producenta laptopa i dajecie tą płytkę do napędu i instalujecie wszystkie sterowniki. Tam są sterowniki do chipsetu, do wszystkich elementów, które są w komputerze. Jeżeli to się wszystko zainstaluje, samo będzie się tam pewnie uruchamiać ponownie za każdym razem. Dopiero wtedy możecie standardowo już zacząć pracować z systemem Windows. W tym momencie, jeżeli bym pracował, to widzę, że sieć Wi-Fi działa, widzę, że dźwięk działa, co tutaj jeszcze nie wykryto baterii, bo bateria jest wyciągnięta. No i, że tak powiem, nie mam tutaj nic poinstalowanego, jeżeli chodzi o kwestie dodatków. Dlaczego mówię o dodatkach?
Bardzo często w laptopach, w komputerach, ale bardziej w laptopach mamy tutaj jakieś dodatkowe przyciski, którymi coś tam uruchamiamy. Na przykład tu jest G, jak Gaming Center. No niestety nie uruchamia takiej aplikacji. To wszystko dlatego, że płytki od producenta nie wsadziłem i w tym momencie nie jest zainstalowana aplikacja, która korzysta z tego przycisku. I tak samo tutaj z różnymi przyciskami systemowymi. Dlatego płytę, którą otrzymujemy do płyty głównej, albo płytę, którą otrzymujemy właśnie do laptopa ze sterownikami, aplikacjami, wkładamy i dajemy tam install all albo instaluj wszystko, tak żeby wszystkie elementy zostały zainstalowane. Tak więc to jest taka dobra rada, dobra uwaga. I dopiero potem korzystamy z systemu. Dla mnie na chwilę obecną to, co jest wystarczające i na sam początek, co Was może zainteresować, zanim przejdziecie już sobie do normalnej obsługi systemu Windows, warto wypuścić sobie tutaj na pulpit takie ikonki jak mój komputer i zainstalować przeglądarkę internetową dodatkową Chrome. Oczywiście, jeżeli ktoś lubi Edge'a, to korzysta sobie z Edge'a, który jest w systemie. Tutaj jest ten sklep, o którym mówiłem, w którym możemy pobrać sobie naprawdę sporo ciekawych aplikacji. Wystarczy sobie go uruchomić. Najważniejsze jest to, że konto na początku podaliśmy ten e-mail z hasłem, tam gdzie o konto prosiło, i w tym momencie mamy dostęp do wielu aplikacji, także bezpłatnych w sporym zakresie. Zobaczcie, gry, programy różnego typu w wielu różnych kategoriach, kryteriach, tak więc naprawdę każdy może tu znaleźć coś dla Ciebie. Aplikacje, gry, najlepsze bezpłatne i edukacja, pełno tego jest, naprawdę sporo ciekawych aplikacji. Ok, teraz przejdźmy do ikonek na pulpicie. Klikamy prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu. Zobaczcie. O, w ten sposób myślę, będzie lepiej, żebyście widzieli. Przyciskamy sobie. O, tak. O, w ten sposób. Przyciskamy sobie prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu na pulpicie i tutaj zaznaczamy opcję personalizuj. Personalizuj, ciach. W tym momencie mamy tutaj ikonę, znaczy ikonę, nie ikonę, tylko gdzie to mamy w kompozycjach? W kompozycjach, czy w ekranie blokady. Gdzieś tutaj były te ikonki pochowane. Zaraz je tutaj przed sprecyzowaniem komputera aktywuj system Windows. A, właśnie. Musimy zaktywować, przepraszam, system Windows, jaki tutaj mamy zainstalowany. Teraz nie będę go aktywował, bo zaraz pewnie będę następne czynności robił. To już oczywiście kliknijcie sobie aktywuj system Windows. Tu ikonki nie ma, tu zaraz gdzieś będzie o potwierdź swoją tożsamość na tym komputerze, ciach. Przed sprawdzeniem teraz aktywacja systemu Windows, może uda się to szybko zrobić, więc będzie z głowy. Wiadomość e-mail, tak, tu może być na e-mail, SMS, wiadomość e-mail, tam jeszcze inny e-mail. Nie mam dostępu do tych adresów, no to zostawiamy sobie ciach. Na maila niech jest, chociaż ten SMS mnie korci. Może być i SMS, dobra. Aby potwierdzić, że ten numer telefonu należy do Ciebie, wpisz ostatnie cztery cyfry w tym, dobra, w tym 45. No to klikamy. Mam kod. No tak, ale nie mam. Powinienem dostać SMS-a, sprawdzam. Nie dostałem. Tak więc ja może teraz sobie to daruję, bo szkoda mojego czasu, bardziej waszego. Tak więc tutaj wszystko pasuje, tutaj też, ale jeszcze raz sprawdzę, zobaczmy, czy jest tutaj personalizacja. Nie no, musi się aktywować system, a teraz nie mam dostępu do smartfona ani do e-maila. No dobra, trudno. System macie zainstalowany, to jest najistotniejsze. A teraz to startu, instalować aplikację, to już jest kwestia taka dodatkowa. To już myślę, że każdy z Was wie, co ma robić, czyli zainstalować z płytek wszystko to, co jest dla Was istotne, czy też z pendrive'a, a reszta to już na pewno sobie poradzicie. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam, zachęcam Was do subskrypcji kanału Forum Wiedzy.pl. Łapkę w górę warto zostawić oczywiście przy filmie i komentujcie, jeżeli macie jakieś pytania do Windowsa 10 instalacji, jakieś problemy, to piszcie, postaram się Wam pomóc. I oczywiście na kanale macie naprawdę bardzo dużo ciekawych poradników, więc korzystajcie z nich, bo naprawdę warto. Trzymajcie się, cześć Wam!